Dzień dobry, witam was moi drodzy. Kowboje to najbardziej romantyczna część amerykańskiej historii. To oni zdobywali dziki zachód i to dzisiaj, jeśli jesteś bardziej kowbojski, to jesteś zarazem bardziej amerykański. Ale pojawia się pytanie, czy ci panowie z wielkimi wąsami, w butach na ostrogach i w kapeluszach z dużym rondem byliby zadowoleni, gdyby dowiedzieli się, że kowboje to wcale nie amerykański produkt. I pojawia się pytanie dodatkowe. Czy byli też by zadowoleni z tego, gdyby dowiedzieli się, że kowboje to w rzeczywistości latynoski produkt? Weźmy na przykład tradycyjny kowbojski kapelusz. Jego konstrukcja jest bardzo charakterystyczna. Oczywiście znaliśmy ją już wcześniej, dlatego że używali takich kapeluszy mongolscy wojownicy, którzy w XIII wieku najeżdżali na Europę. Rondo jest w bardzo charakterystyczny sposób powiększone, aby dawało jak największy cień i chroniło przed słońcem. Ale czy ta konstrukcja nie przypomina wam czegoś? A może tradycyjne meksykańskie sombrero? I to byłby strzał w dziesiątkę, dlatego że właśnie kowbojski kapelusz wziął się od tradycyjnego meksykańsko-filipińskiego kapelusza, który dzisiaj nazywamy sombrero. Ale pomimo tego kowboje mają nadal bardzo silną pozycję w świadomości Amerykanów. Pojawia się pytanie, czemu się tak stało? Badacz tematu John Malone twierdzi, że jest to związane z tym, że Amerykanie są wdzięczni kowbojom za skolonizowanie środka Stanów Zjednoczonych i Dzikiego Zachodu. Ale pojawia się pytanie, jak taka podróż w ogóle przebiegała? Charakter ówczesnych podróży świetnie obrazuje widok za mną. To jest dokładnie widok, który zobaczyli pierwsi osadnicy, którzy przybyli tutaj w XIX wieku. Pustka i cisza. W związku z tym była to decyzja na całe życie. Dzisiaj mieszkańcy zachodnich Stanów są dumni z tego, że najbardziej odważni wyruszyli ze strony wschodniej na zachód, a oni dzisiaj są potomkami tych właśnie najbardziej odważnych. Dodatkowo trud osadników, którzy tutaj przybyli, widać świetnie po jakości ziemi, którą zastali. Zwróćcie uwagę, że ta ziemia jest całkowicie wypalona i niemal jałowa. W miejscu, w którym jesteśmy, deszcz nie padał przez 4 lata. W związku z tym roślinność tutaj i tak całkiem nieźle się broni, nie zamieniło się to w pustynię. Dlatego jakiekolwiek uprawy były albo bardzo utrudnione, albo czasami nawet niemożliwe. Ale zaraz, zaraz, czy nie zapominamy o tym, że przecież tutaj żyli już rdzenni mieszkańcy Ameryki? To oni 12 tysięcy lat temu przybyli tutaj z Azji przez zimną i nieprzyjazną cieśninę Beringa. I to właśnie oni byli właścicielami ziem, na których przybysze chcieli postawić swoje domostwa. Tak piękne i rozległe tereny nie mogły pozostać bez zainteresowania ze strony białych osadników. Dlatego niemal od razu, kiedy tutaj przybyli, zaczęli w mniej lub bardziej oficjalny sposób szukać metod do pozbycia się Indian z tych terenów. A to miejsce jest szczególne, to najdziksza część Teksasu i ostatnie miejsce, z którego udało się wyekspediować Indian. W jaki sposób tego dokonano? Przez długi czas zastanawiano się, dlaczego Indianie w ogóle tutaj są. Okazał się to być bardzo prosty powód, a był nim wypas bydła. Na tych terenach, na nizinach i równinach znajdowały się całe stada, dziesiątki tysięcy bydła. Dlatego biali osadnicy podjęli próbę fizycznego wyeliminowania tego zagrożenia. Mówiąc po prostu, zaczęli to bydło wybijać. Ale ta próba nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dlatego do akcji musiała wkroczyć potężna amerykańska armia. Jednak najbardziej szalony, a z drugiej strony najciekawszy akt zajmowania nowych ziem miał miejsce 22 kwietnia 1889 roku i był związany z pragnieniem zamieszkania w tym cudownym stanie. Ale żeby zrozumieć, co stało się tego dnia, musimy cofnąć się nieco wcześniej. I w ten sposób wracamy do Oklahomy, która wtedy nazywana była indiańskim terytorium. Kongres wydzielił ten teren i nakazał białym opuszczenie go, aby zrobić miejsce rdzennym mieszkańcom, których zobowiązano pod przymusem do przyjazdu tutaj z innych stanów. I początkowo to rozwiązanie wydawało się idealne, dlatego że biali osadnicy wiedli sobie spokojne życie gdzie indziej, a Indianie mieli pewną autonomię w ramach swojego terytorium. Ale nagle wszystko się zmieniło, bo oto niektóre plemiona indiańskie poparły w trakcie wojny secesyjnej południe, walcząc z armiami północy.
Kiedy północ ostatecznie wygrywa wojnę, zaczyna traktować Indian w kategoriach zagrożenia. Dodatkowo biali osadnicy z wielką ochotą patrzą na piękne indiańskie tereny. I tak przechodzimy do roku 1889. Ameryka pogrążona jest w kryzysie. Wiele osób twierdzi, że jest to spowodowane zbyt małą ilością ziemi pod uprawę. I na fali tych błahych powodów zapada decyzja o ostatecznym odebraniu Indianom ich ziemi. Tylko pojawia się problem, bo do rozdysponowania jest tylko 8000 km2 ziemi. Dużo za mało, aby zadowolić wszystkich. Jak więc to sprawiedliwie podzielić? W iście amerykańskim stylu zapada kolejna decyzja. Organizuje się wyścig na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Start wyznaczono na 22 kwietnia 1889 roku w samo południe. Dzień był upalny tak jak dzisiaj. 50 tysięcy osób ustawiło się w równej linii, która oznaczała początek wyścigu. O godzinie 11:45 napięcie było już tak silne, że niektórym zaczęły puszczać nerwy. Na szczęście na miejscu obecni byli żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, którzy strzegli porządku. Ale nagle cały zgiełk przerwał ogromny huk. Był to wystrzał z armaty, który informował, że wybiła godzina 12. W tej sekundzie tysiące ludzi, koni, sprzętu ruszyło w kierunku lepszego życia. Świadkowie twierdzili, że widok był niesamowity. Tuman kurzu właściwie go przysłaniał, ale taka masa pędzących ludzi i sprzętu musiała robić ogromne wrażenie. Dzisiejsze największe miasto tego stanu, czyli Oklahoma City, zostało zbudowane w zaledwie parę godzin. Większość infrastruktury miejskiej, chodniki, większość dróg powstały do końca dnia, w którym przybyli osadnicy. Obok świeżo wybudowanej infrastruktury miejskiej pojawił się niemal natychmiastowo świeżo powstały sektor usług. I budynek, który widzicie za mną, jest tego świetnym dowodem, a jest to nic innego jak XIX-wieczny burdel, który powstał niemal od razu po tym, kiedy osadnicy tutaj przyjechali. Prostytutkami w tamtym czasie na zachodzie i środkowym wschodzie były głównie osoby pochodzenia azjatyckiego, najczęściej młode Chinki. Powodem, dlaczego to akurat ta grupa była tak często wykorzystywana do tych celów, są przede wszystkim to, że można było dobić transakcji z rodziną tej prostytutki jeszcze wtedy, kiedy znajdowała się w Chinach, a z drugiej strony cena takiego transferu kobiety za ocean nie była wcale tak bardzo wysoka. Ten obiekt świetnie obrazuje również mentalność w tamtych czasach, dlatego że ludzie, którzy już tutaj osiedli, chcieli dorobić się na tych, którzy dopiero tutaj przybędą. Dlatego właścicielka tego domu uciech przyczyniła się do śmierci 50 mężczyzn. Wabiła ich na górę pod pretekstem rozkoszy, a następnie jej syn wyskakiwał z szafy i uderzał taką ofiarę mocnym narzędziem prosto w głowę, pozbawiając ją życia. A następnie właścicielka razem z synami rabowali ofiarę i tym sposobem bogacili się właśnie na osobach przyjezdnych. Ale wbrew pozorom Dziki Zachód nie był wcale aż tak bardzo niebezpieczny. No, filmy, które widzimy, to nieustanna obawa o własne życie, o to, że zabiją nas Indianie, czy zginiemy w strzelaninie w pobliskim salonie. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. Kiedy weźmiemy sobie najbardziej krwawą strzelaninę w historii Dzikiego Zachodu, która miała miejsce w OK Corral, to pytanie, ile kowbojów mogło tam zginąć? 20, 30, 50 czy 100? Nie, odpowiedź jest zupełnie inna. 3. Bardzo rzadko zdarzało się, kiedy w jakimś miasteczku w ciągu roku ginęło więcej osób niż 5. W związku z tym, porównując to do dzisiejszych czasów, śmiało można powiedzieć, że Dziki Zachód był całkiem bezpieczny. A więc bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.